Część czwarta. Powstanie. Kiedy rozważamy gospodarkę opartą na zasobach, to często pojawiają się te same argumenty. Chwileczkę. Ja to znam. To się nazywa marksizm, kolego. Stalin zabił 800 miliardów ludzi z powodu takich idei. Mój ojciec zginął w gułagu. Komunista, faszysta. Jeżeli nie lubisz Ameryki, to wynoś się stąd. Dobrze, niech wszyscy już się uspokoją. Śmierć nowemu porządkowi świata. Podczas gdy irracjonalność widowni rosła, zaszokowany narrator niespodziewanie doznał ataku serca, a film, pozornie wyglądający na komunistyczną propagandę, przestał istnieć. Błąd systemu. Inicjowanie kopii zapasowej przywrócona. Mówiłem takie rzeczy ludziom podczas debat w think tankach. Grupy typu Klub Rzymski i tak dalej mówią: marksista. Co? Marksista? Skąd się to wzięło? Oni po prostu mają taki obraz w głowie i trzymają się go. To ich święty graal. No i tak jest przecież najprościej. Ludzie pytają, czy jestem socjalistą, komunistą czy kapitalistą, a ja odpowiadam, że nie jestem żadnym z powyższych. Czemu sądzicie, że są to jedyne opcje? Wszystkie te koncepcje polityczne zostały stworzone przez ludzi, którzy zakładali, że żyjemy na planecie o nieskończonych zasobach. Żadna z tych politycznych filozofii nie zakłada nawet, że może czegokolwiek zabraknąć. Wierzę, że komunizm, socjalizm, wolny rynek, faszyzm są częścią ewolucji społecznej. Nie możesz wykonać wielkiego kroku naprzód z jednej kultury w następną. Muszą istnieć systemy przejściowe. Kiedy odsuniemy wszystkie te izmy, dostrzeżemy fundamenty życia, czyli, jak opisywałem wcześniej, wszystkie warunki niezbędne do przeżycia. A to obejmuje powietrze, którym oddychasz, wodę, którą otrzymujesz, bezpieczeństwo, które masz, edukację, do której masz dostęp. Wszystko, co współdzielimy i z czego korzystamy i bez czego nikt w żadnej kulturze nie może się obyć. Musimy więc odkopać te fundamenty życia i na ich poziomie nie będzie już żadnego z izmów. To analiza wartości życia. Poza normę. Dominująca intelektualna kultura każdego społeczeństwa odzwierciedla interesy dominującej w nim grupy. W społeczeństwie niewolniczym przekonania na temat ludzi i praw człowieka itd. będą odzwierciedlać potrzeby właścicieli, niewolników. Z kolei w społeczeństwie opartym na władzy pewnych ludzi, którzy kontrolują i czerpią zyski z życia i pracy milionów innych, dominująca intelektualna kultura będzie odzwierciedlać potrzeby grupy dominującej. Jak się tak popatrzy wskroś, to idee, które przenikają psychologię, socjologię i historię oraz ekonomię polityczną i nauki polityczne, w swych podstawach odzwierciedlają interesy elity rządzącej. A naukowcy, którzy kwestionują to za bardzo, są zazwyczaj spychani na boczny tor albo uważani za jakichś radykałów. Dominujące wartości kultury zazwyczaj wspierają i utrwalają to, co jest nagradzane przez tę kulturę. A w społeczeństwie, gdzie miarą sukcesu i statusu społecznego jest ilość posiadanych dóbr materialnych, a nie wkład w społeczeństwo, łatwo jest zrozumieć, dlaczego stan świata jest taki jak dzisiaj. Mamy do czynienia z zaburzeniem systemu wartości, gdzie zdrowie jednostek i społeczeństwa zeszło na drugi plan w stosunku do szkodliwych poglądów na temat sztucznego bogactwa i nieograniczonego wzrostu. I tak jak wirus, to zaburzenie przenika teraz każdy aspekt administracji, rządów, mediów, rozrywki, a nawet nauki. Wirus ten posiada także wbudowane mechanizmy ochronne przed wszystkim, co mogłoby mu zaszkodzić. Apostołowie religii monetarno-rynkowej, czyli samozwańczy strażnicy obecnego stanu rzeczy, nieustannie poszukują sposobów uniknięcia jakiejkolwiek myśli, która mogłaby wstrząsnąć ich przekonaniami. Najpopularniejszym z tych sposobów jest projekcja dualizmu. Jak nie jesteś republikaninem, to musisz być demokratą. Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, to pewnie jesteś satanistą. A jeżeli sądzisz, że w społeczeństwie może nastąpić wielka poprawa w takim stopniu, że zadbamy o wszystkich ludzi, to jesteś utopistą. Oto przykład najbardziej podstępny ze wszystkich. Jak nie jesteś za wolnym rynkiem, to musisz być przeciwnikiem wolności. Ja wierzę w wolność.
Za każdym razem, gdy słyszymy słowo wolność albo interwencja rządowa, gdziekolwiek, to oznaczają one blokadę przepływu pieniędzy na rzecz prywatnych właścicieli pieniędzy. Na przykład potrzebujemy więcej produktów dla ludzi. To wolność kontra tyrania i tak dalej. Zawsze możemy przetłumaczyć tak samo. I jestem pewien, że będzie to bardzo bliskie prawdzie w każdym użytym przypadku. I możemy to w pewnym sensie nazwać składnią. Składnią rządzącą rozumowaniem i wartościowaniem. Ci ludzie są nieświadomi tego, jak ta składnia nimi rządzi. I dlatego mówią, ależ ja wcale tego nie miałem na myśli. Lecz w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Tak samo można mówić poprawnie gramatycznie, nie będąc świadomym zasad gramatycznych. I dochodzimy do tego, co nazywam składnią rządzących wartości, która wszystko przenika. I tak za każdym razem, gdy używają tych słów interwencja rządowa, brak wolności, wolność czy też postęp lub rozwój, to można je odszyfrować w ten sam sposób. Kiedy słyszymy słowo wolność, to pojawia się ono najczęściej w tym samym zdaniu, co demokracja. To fascynujące, jak ludzie dzisiaj wierzą, że faktycznie mają wpływ na to, co robią ich rządy, zapominając, że u podstaw tego systemu wpisane jest, że wszystko jest na sprzedaż. Jedyny głos, jaki się liczy, to głos naszego pieniądza. I nieważne, ile jakiś aktywista będzie gadał o etyce i pociąganiu do odpowiedzialności. W systemie rynkowym na sprzedaż jest każdy polityk i każda ustawa. I nawet po tym, jak 20 bilionów dolarów pod nazwą pakietów ratunkowych zostało przelanych bankom od 2007 roku, a jest to suma, która mogłaby zmienić światową infrastrukturę energetyczną, by w 100% korzystała ze źródeł odnawialnych, zamiast tego pieniądze te poszły do instytucji, które nie robią zupełnie nic, by pomagać społeczeństwu. Do instytucji, których nagłe zniknięcie nie wywarłoby żadnego negatywnego wpływu. Nawet po tym utrzymuje się ślepa wiara w to, że polityka i politycy istnieją dla dobra społeczeństwa. Prawda jest taka, że polityka to biznes, nie różniący się od innych w systemie rynkowym i tak samo nastawiony na zysk. Naprawdę, szczerze wątpię w możliwość sukcesu ruchów politycznych. Uważam, że system zmienia kształt wedle własnych potrzeb. Uważam, że ruch obywatelski był rezultatem dostosowania się ze strony rządzących. Wiedzą, że pewna doza swobody przydaje się, by stworzyć iluzję wolności. Na przykład, gdy pozwala się głosować, by stworzyć iluzję tego, że możemy wybierać. Idziemy tam jak niewolnicy i mówimy głosowałem. Ograniczenia dyskusji w tym kraju są ustalane, zanim debata nawet się zacznie, a ludzi niepożądanych spycha się na margines lub robi się z nich komunikacją. Komunistów albo przedstawia jako niemalże zdrajców. Jest nawet takie słowo, oszołom. Nawet przez chwilę nie powinno być brane pod uwagę to, że wpływowi ludzie mogą mieć jakiś wspólny plan. Jesteś oszołomem, albo to teoria spiskowa. A ze wszystkich mechanizmów obrony tego systemu dwa się powtarzają. Pierwszym z nich jest pomysł, że system był przyczyną rozwoju materialnego tej planety. Otóż nie. Są dwie podstawowe przyczyny, które wpłynęły na wzrost tak zwanego bogactwa i wzrost populacji, jaki widzimy dzisiaj. Po pierwsze, wykładniczy wzrost postępu w technikach produkcji, czyli pomysłowości nauki. A po drugie, odkrycie wielkiej ilości energii węglowodorowej, która jest obecnie podstawą całego systemu socjoekonomicznego. System wolnorynkowy, kapitalistyczny, monetarny płynął tylko na fali tych odkryć, wykorzystując fałszywy system motywacji oraz chaotyczną i niesprawiedliwą metodę wykorzystywania i dystrybucji ich owoców. Drugim sposobem obrony są agresywne uprzedzenia społeczne, wygenerowane przez lata propagandy, która widzi każdy inny system społeczny jako drogę do tak zwanej tyranii. Z doklejonym nazwiskiem Stalina, Mao czy Hitlera oraz liczbą ich śmiertelnych ofiar. Bez względu na to, jak despotyczni byli ci ludzie, bez względu na to, jaki system próbowali wdrożyć, gdy mówimy o śmiertelnych grach, mówimy o systematycznych, masowych morderstwach istot ludzkich, to nic w historii nie jest porównywalne z tym, co mamy dzisiaj. Głód przez co najmniej ostatni wiek naszej historii nie był powiązany z brakiem jedzenia.
Głód był spowodowany biedą. Surowce były tak niesprawiedliwie dzielone, że biedni po prostu nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, za które mogliby kupić jedzenie. To może być przykład przemocy strukturalnej. Inny przykład. W Afryce dziesiątki milionów ludzi umiera na AIDS. Dlaczego umierają? Nie dlatego, że nie wiemy, jak leczyć AIDS. Mamy miliony ludzi w bogatych krajach, którzy zaskakująco dobrze radzą sobie z AIDS, bo mają lekarstwa, które pomagają. Ludzie umierający w Afryce z powodu AIDS nie umierają z powodu wirusa HIV. Umierają, ponieważ nie mają pieniędzy, aby zapłacić za leki, które utrzymałyby ich przy życiu. Gandhi dostrzegł to i powiedział: najbardziej śmiertelną formą przemocy jest bieda. I to jest absolutna racja. Bieda zabiła o wiele więcej ludzi niż wszystkie wojny w historii. Więcej ludzi niż wszyscy mordercy w historii. Więcej niż wszystkie samobójstwa w historii. Nie tylko przemoc strukturalna zabija więcej ludzi niż cała przemoc behawioralna. Przemoc strukturalna jest także główną przyczyną przemocy behawioralnej. Po drugiej stronie szczytu. Ropa jest podstawą. I jest obecna wszędzie, jest fundamentem ludzkiej cywilizacji. Powstanie każdej kalorii naszego jedzenia w uprzemysłowionym świecie wymaga zużycia 10 kalorii energii węglowodoru, z ropy, jak i gazu. Nawozy są zrobione z gazu ziemnego, pestycydy są zrobione z ropy. Używamy napędzanych ropą maszyn, by sadzić, nawadniać, zbierać, transportować, pakować, zawijamy jedzenie w plastik, to także ropa. Wszystkie tworzywa sztuczne powstają z ropy. Na każdą oponę przypada 26,5 litra ropy. Ropa jest wszędzie. Tylko dzięki ropie na Ziemi jest prawie 7 miliardów ludzi. Nadejście tej łatwo dostępnej i taniej energii, która odpowiada pracy miliardów niewolników pracujących bez wytchnienia, zmieniło świat tak radykalnie w ciągu ostatniego stulecia, że populacja zwiększyła się dziesięciokrotnie. Ale w roku 2050 podaż ropy będzie mogła zaspokoić mniej niż połowę obecnego zapotrzebowania populacji przy naszym obecnym stylu życia. Obecnie świat zużywa 6 razy więcej baryłek ropy, niż jest w stanie wydobyć. 5 lat temu zużywał 4 razy więcej ropy, niż wydobywano, a za rok będzie to 8 razy. Niepokoi mnie tylko brak zaangażowania rządów na całym świecie oraz liderów przemysłu na próbę zmiany czegokolwiek. Mogliśmy zobaczyć kilka swego rodzaju prób budowy elektrowni wiatrowych i może kilku pływowych. Były też próby produkcji troszeczkę bardziej wydajnych samochodów, ale to nie wygląda na rewolucję. To wszystko ma bardzo małe znaczenie. Sądzę, że to jest przerażające. A rządy pod wpływem tych ekonomistów, których naprawdę nie obchodzi to, o czym mówimy, próbują stymulować konsumpcjonizm, żeby przywrócić dawną świetność w nadziei, że można przywrócić przeszłość. Drukują więc pieniądze bez żadnego zabezpieczenia. Jeżeli więc poprawi się stan gospodarki i sławny wzrost gospodarczy powróci, to będzie to krótkoterminowe, ponieważ w ciągu krótkiego okresu czasu, liczonego raczej w miesiącach niż latach, znowu uderzy on w barierę podaży i nastąpi kolejny szok cenowy i jeszcze głębsza recesja. Myślę więc, że jesteśmy w błędnym kole. Nastąpi wzrost ekonomiczny, ceny też pójdą w górę i wszystko znów padnie. Właśnie w tym punkcie jesteśmy. Później znów wszystko pójdzie w górę. Ale teraz jesteśmy już na etapie, na którym nie da się już produkować taniej energii. Punkt szczytowy został osiągnięty. Teraz staczamy się po równi pochyłej. Nie ma mowy o przyspieszeniu wydobycia ropy z ziemi, co oznacza, że wiele interesów zostanie zamkniętych, cena ropy spadnie, tak jak na początku roku 2009. Lecz następnie będzie uzdrowienie, kiedy cena ropy zacznie powracać do poprzedniego stanu. Ostatnio oscylowała koło $80 za baryłkę. Nawet pomimo tej ceny, ludzie mają problemy z jej zakupem. Światowa produkcja ropy wynosi obecnie około 86 milionów baryłek dziennie. Przez ostatnie 10 lat widzieliśmy codziennie około 14 milionów baryłek, które trzeba było czymś zastąpić.
Nie ma nic takiego, co mogłoby sprostać, nawet 1% takiego zapotrzebowania. Jeżeli nie zrobimy czegoś wystarczająco szybko, dojdzie do wielkiego niedoboru energii. Myślę, że dużą pomyłką było to, że jakieś 10 lat temu nie zauważyliśmy, że trzeba zacząć działać szybko, by rozwinąć te odnawialne źródła energii. Myślę, że jest to coś, na co nasze wnuki będą patrzyły z niedowierzaniem. Wiedzieliście, że macie do czynienia z ograniczoną ilością zasobów. Jak mogliście oprzeć waszą gospodarkę na czymś, co niebawem miało zniknąć? Po raz pierwszy w historii gatunek ludzki ma do czynienia z zanikiem głównego zasobu kluczowego dla naszego obecnego systemu przetrwania. I puentą tego wszystkiego jest fakt, że nawet pomimo wyczerpywania się zasobów ropy, system gospodarczy nadal ślepo obstaje przy swoim nowotworowym modelu wzrostu. By ludzie mogli kupować więcej samochodów na ropę, by generować PKB oraz miejsca pracy, przedłużając agonię systemu. Czy istnieją rozwiązania mogące zastąpić podstawy gospodarki węglowodorowej? Oczywiście, lecz ścieżka prowadząca nas ku zmianom nie będzie wiodła przez protokoły systemu rynkowego, ponieważ wtedy nowe rozwiązania mogłyby zostać wprowadzone tylko na drodze mechanizmu zysku. Ludzie nie inwestują w odnawialne źródła energii, ponieważ to nie przynosi zysków ani na krótką, ani na dłuższą metę. Wprowadzanie takich zmian wiązałoby się z poniesieniem pewnych strat finansowych. Nie ma więc żadnej motywacji finansowej, a w tym systemie, jeśli jej nie ma, nic nie ma szansy się wydarzyć. Do tego zbliżający się moment, tak zwany peak oil, jest tylko jedną z konsekwencji szalonej przejażdżki tym socjo-środowiskowym wrakiem. Zmniejszać się będzie też ilość wody, podstawowego składnika naszego istnienia, której brakuje już dla około 2,5 miliarda ludzi. Do 2030 roku liczba ta ma się zwiększyć do 4 miliardów. Produkcja żywności, wyniszczenie ziemi uprawnej, z której obecnie pochodzi 99,7% całej żywności. Postępuje nawet 40 razy szybciej niż jej odnowa. Przez ostatnie 40 lat 30% dotychczas uprawianych gleb stało się niezdatnych do użytku. Nie wspominając o tym, że węglowodory, ropa, plastik są podstawą dzisiejszego rolnictwa, a z ich wyczerpywaniem się zmniejsza się oczywiście produkcja żywności. Jeśli zaś chodzi o surowce, to przy obecnym tempie wzrostu zapotrzebowania do 2030 roku będziemy potrzebować dwóch planet, nie wspominając już o ciągłym niszczeniu życiodajnej bioróżnorodności, powodującym wymieranie gatunków i destabilizację środowiska na całej Ziemi. Jednocześnie nadal obserwujemy ciągły wzrost populacji ludzkiej, przy którym do 2030 roku na świecie może być już ponad 8 miliardów ludzi. Sama tylko produkcja energii musiałaby do tego czasu wzrosnąć o 44%, by realizować takie zapotrzebowanie. I znowu, skoro tylko pieniądze motywują do działania, czy powinniśmy się spodziewać, że każde państwo będzie w stanie opłacić wprowadzenie olbrzymich zmian potrzebnych do zrewolucjonizowania rolnictwa, przetwarzania wody, produkcji energii i tym podobnych, gdy globalny plan piramidy długu powoli doprowadza świat do upadku? Obecny poziom bezrobocia stanie się normą z powodu zjawiska zwanego jako technologiczne bezrobocie. Miejsca pracy przejęte przez maszyny już nie wrócą. Między 1970 a 2010 poziom biedy na świecie podwoił się za sprawą tego systemu. Czy rzeczywiście wierzysz, że doświadczymy czegoś poza dalszym podwajaniem się, większym cierpieniem i zjawiskiem masowego głodu? Początek. Nie spodziewaj się poprawy sytuacji. To nie jest jakiś dłuższy okres kryzysu, z którego się w końcu wydostaniemy. Myślę, że kolejną fazą, jakiej będziemy świadkami, po kolejnej turze gospodarczych upadków będą masowe zamieszki, kiedy zasiłki przestaną być wypłacane, bo kraje nie będą miały już pieniędzy. I kiedy sytuacja będzie już tak zła, że ludzie stracą zaufanie do swych przywódców, wtedy zażądają zmian. Chyba, że wcześniej wybijemy się nawzajem lub doszczętnie zniszczymy środowisko. Obawiam się tylko, że możemy dojść do punktu, po którym nie będzie już odwrotu. To mnie trapi. Robimy wszystko, co możemy, by tego uniknąć. To pewne, że stoimy na progu wielkich życiowych zmian. To, przed czym teraz stoimy, to ta fundamentalna zmiana stylu życia, jakim żyliśmy w ostatnim wieku.
Gospodarka musi być ściśle powiązana z poziomem zasobów naszej planety. Zasobów rozumianych jako wszystkie zwierzęta i rośliny, stan oceanów i całej reszty planety. Paradygmat monetarny nie da za wygraną, dopóki nie zabije ostatniej ludzkiej istoty. Elita zrobi wszystko, co w jej mocy, by zostać u władzy i musimy o tym pamiętać. Posłużą się armią, marynarką wojenną i kłamstwami oraz wszystkim, co tylko pozwoli im utrzymać się u władzy. Nie zamierzają się poddać. Nie znają żadnego innego systemu, który uchroni ich rodzaj. Globalne protesty stopują światową gospodarkę. Na żywo z Londynu. Na żywo z Chin. Na żywo z RPA. Na żywo z Hiszpanii. Na żywo z Rosji. Na żywo z Kanady. Na żywo z Arabii Saudyjskiej. Poziom przestępczości na Zachodzie na rekordowym poziomie. ONZ ogłosiło globalny stan wyjątkowy. Bezrobocie na świecie sięga 65%. Widmo wybuchu wojny światowej wciąż istnieje. Krach spowodowany długiem powoduje braki żywności. Bierzcie to z powrotem.
Mimo, że nie ma przejawów przemocy, protesty na niespotykaną skalę nadal trwają. Wygląda na to, że biliony dolarów są systematycznie wybierane z kont bankowych na całym świecie, a następnie zostają porzucane w pobliżu światowych banków centralnych. To jest twój świat. To jest nasz świat. Rewolucja już się zaczęła. Czytał Karol Wałkowski. Satisfied, I'm on my way.